Hej, w tym materiale pokażę Ci, jak możesz zrobić popularny efekt szklanego tła w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Przed chwilą widzieliście efekt końcowy, który też tutaj obserwujemy, czyli można powiedzieć, że cała kompozycja jest dość prosta, opiera się właśnie na lekko poruszających się kształtach. W tle to może też być jakiś wasz klip, film, jak chcecie, jakby oto głównie zrobiłem pod kompozycję popularną, czyli zazwyczaj takie strony internetowe czy aplikacje mają podobne rzeczy w tle, czyli mamy kolorowe boksy w tle i mamy tam właśnie szklane tło na środku, które służy jako tło pod na przykład, nie wiem, napis. U góry jest nagłówek w takiej formie, jak tutaj jest, to nie wiem, DaVinci background. Niżej mamy jakiś tam tekstik, a niżej mamy, nie wiem, baton, kup teraz, czy coś takiego, i to wygląda dość estetycznie. Kolory oczywiście są zależne od was i feeling tego całego efektu dostosujecie już pod swoje gusta bądź potrzeby. Od czego zaczynamy? Ja sobie standardowo wrzucę teraz na mój projekt Fusion Composition, aby zacząć moją pracę. Długość tego Fusion Composition ustawcie sobie w zależności od tego, jaką długą chcecie animację. Ja zostawię domyślną długość, którą mam tutaj u siebie. To jest lekko, chyba ponad 4 sekundy z tego, co widzę. Więc taką długość ma moja animacja w tym pierwszym materiale i taką samą długość będzie miała moja nowa animacja. Zaznaczam box, klikam Fusion i zaczynam od stworzenia tła, które potem mi się przyda, bo te, które teraz sobie stworzę w dalszej kolejności, zamienię sobie na przezroczystość, ale dzięki temu będę miał już jedną robotę, można powiedzieć, z głowy. Więc media aukcję przesunąłem na razie dalej, by nie było. Oddalę sobie już widok też tego tabu, aby lepiej była widoczna cała ścieżka. I Ctrl spacja, przywołuję sobie okno do narzędzi. Wybieram sobie background opcję i włączę z media out. I zaczynamy zabawę. Także daję sobie jedno okno dla podglądu. Daję sobie pogląd background i na samym początku wybieram opcję gradient oraz opcję radial, aby ten właśnie gradiencik był kolisty. Na środek, czyli wpisuję sobie 0,5, Ctrl-C, o, samo już Y był na środku, więc tylko na X, daję sobie 0,5, a następnie zaznaczam sobie prawy punkcik od linii i robię tak, aby ten kolor nie był taki mocny na krawędziach. Teraz musimy sobie brać kolor, więc ja zaznaczam pierwszy trójkącik w gradiencie, klikam sobie na pole kolor, przekopiuję sobie kolor, który użyłem w podglądzie. To jest pierwszy kolor, tylko on jest do jasnego, a ten był do ciemnego, więc go przekopiowuję. Zaznaczam teraz trójkącik drugi i znowu zaznaczam sobie kolor. Ja sobie przekopiuję kod koloru, który wklejam tutaj. Oczywiście kolor możecie sobie wybrać w tym momencie, jakie chcecie. Mam nadzieję, że tego już nie trzeba tłumaczyć. Dajemy sobie backgroundzik i mam już moje tło pod te napisy, czyli jak widzicie, dość takie, można powiedzieć, cukierkowe tło, jeśli idę w te kolory. Mam nasz background i teraz możemy zacząć od tworzenia kształtów, więc dodaję nowy background, automatycznie mi powstał merge i mój background, na którym daję sobie maskę prostokątną, a mój background teraz, który jest w tym miejscu, jest na foreground. Daję sobie pole na media out, aby on już był tutaj ładnie widoczny. Powiększę trochę to okno, by to było lepiej widoczne. I mój rectangle, który mam tutaj, wybieram sobie width na 0,3, aby to było bardziej kwadratowe. I corner radius bardziej właśnie teraz taki zaokrąglony. Angle mogę trochę sobie to obrócić. Kolory zrobimy sobie później. Na razie chcę tylko umiejscowić sobie tą maseczkę z tym boksem w miejscu, które mnie interesuje, czyli załóżmy ten, damy w tym miejscu, niech on będzie w taki sposób. Oczywiście będzie trochę inaczej niż w materiale poglądowym, aby było też jakaś różnorodność. Kopiuję ten merch i wklejam, daję tutaj i jeszcze raz wklejam, następnie ten merch łapię, przytrzymuję Shift i tylko daję go sobie na linię. Ten merge łapię, przytrzymuję Shift, daję go sobie na tą linię, aby wszystko było połączone i muszę background połączyć z tymi merge, które mi się odłączyło, tak aby wszystkie kolejne maski.
No i tą zduplikowaną maskę przenoszę sobie na przykład w to miejsce. Zmienię sobie na przykład width na 0,2, a height na 0,4, aby to było mniejsze. I dam sobie angle w taki sposób i przeniosę to na przykład, załóżmy, tutaj ten rectangle. I ostatnia duplikacja, zrobię sobie coś takiego, tego jeszcze nie wiem w jakim miejscu to umieścić, żeby to fajnie wyglądało. Radius sobie zmienię i dam go, załóżmy, może tutaj, tylko on będzie za mocny tam po ten bok, więc sobie zmniejszę na 0,2, 0,3 ten boksik. I on musi być chyba gdzieś w tym miejscu, tak mi się wydaje. Tak obrócony. No i teraz sobie zaznaczam sam background z merge. Kopiuję, wklejam. Daję tutaj shift, przytrzymuję i merge dodaję na linię. Background łączę. I do background wybieram maskę kolistą, aby mi powstało koło. Następnie width i height wpisuję 0,3. I przenoszę te pierwsze koło na przykład w to miejsce, niech to będzie tutaj. Następnie Ctrl-C, Ctrl-V, przenoszę jeszcze raz Ctrl-V, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, powinno wystarczyć. Merge łapię i daję na linię i background podpiniam znowu na merge, czyli dokładnie to samo co wcześniej. Te koło pójdzie tutaj, tylko teraz ono będzie miało właśnie 0,5. 0,5 to będzie to takie najsilniejsze koło. Niech to będzie w tym miejscu. I jeszcze jedna koła. Kopia koła w sensie. Pójdzie tutaj na 15. 15 i ono się będzie umieściła w tym miejscu. Teraz te boksy trzeba trochę poprzesuwać, aby to miało większy sens, więc ja tu sobie zmienię height tego, aby ten boksik był wyżej, miał coś takiego. Te koło sobie przesunę teraz w ten sposób. Koło, które powstało mi tutaj, przeniosę sobie w taki sposób i zmienię na 0,4. Mniej więcej coś takiego. No i ten ostatni shape, który mam z prawej górnej strony, dam sobie, można powiedzieć, w taki sposób. No i to będzie moje tło. Zobaczmy sobie ustawienie poprzednie. Wyglądało tak. Teraz mam coś podobnego, a jednak coś innego. Kiedy sobie te kształty już ustawiłem, czyli mam już tutaj kształty dodane, musimy sobie dobrać teraz kolory do tego, czyli background pierwszy i wybieram sobie gradient od razu, radial, aby on był kolisty, i jeden punkt daję gdzieś na krawędzi i drugi punkt znowu do krawędzi. Teraz jeśli chodzi o wybór koloru, czyli zaznaczam sobie kolor czarny, ten punkt, i wybieram sobie jakiś jaskrawy, na przykład taki jaskrawy różowy w moim przypadku. Łapię sobie biel i teraz wybieram kolor nieco z różowego, tylko sąsiedni kolor, czyli może być taki właśnie fiolecik, już wchodzący w indigo, ale możemy też sobie pójść w taką czerwień z kawałkami różu. I jak sobie dam OK, to widzę, że te kolory bardzo fajnie się ze sobą łączą. No i dzięki temu są takie żywe, dodają energii. Więc dla przykładu w tym miejscu będzie taki kolor. Już nie będę kolorów z tamtej animacji kopiował, aby tutaj nie było cały czas kopiuj wklej. To ustawię sobie te kolory już ręcznie. Stworzymy sobie jakąś inną wariację kolorystyczną. Dam sobie taki błękicik jasny w tym miejscu. I teraz pewnie sobie w cyan pójdziemy albo w turkus. Może w cyan pójdziemy w taki jasny, zobaczymy. No i ta mieszanka tworzy fajny taki kolor. Taki Windows nam powstał. Kolejny background. I znowu gradiencik, powtarzamy dokładnie to samo, czyli radial, krawędź, ta i to gdzieś nam niech wychodzi. Następnie kolor czarny, wybieram teraz czerwień,
w tym miejscu i do czerwieni dodam może pomarańcz. Coś takiego. Powstał nam teraz taki fajny kolorek wymieszany. No i teraz następnie znowu gradiencik, radial. Daję sobie krawędź. Krawędź tutaj. To pewnie będzie miało kolor taki zielony wchodziło, więc dam sobie zielony i następny punkcik, który będzie bardziej w żółci. Może nawet jest za mało różny, więc trochę sobie przesunę do żółci. Ok, już wygląda fajnie. Mamy taką neonówkę. Dajmy sobie bagrandzik, gradient następny, opcja radial i już pewnie znacie na pamięć. Dajemy do krawędzi. Tutaj żadnej większej filozofii nie ma. Czy on tu będzie pomarańcz, błękit? Może fiolecik pójdzie na tą krawędź, a drugi boks będzie właśnie niebieski. Trochę przeciwieństwo tego, ale jest za mocne przeciwieństwo. Więc ja dam sobie może coś takiego. Ok, fajna chyba różnica. Ten pierwszy fiolet sobie tylko trochę wzmocnię, aby różnica była lepiej zauważalna i to przesunę bardziej. Okej, dobra, to już mi siedzi. I ostatnie nasze zbłąkane kółeczko, gradient, radial, przesuwam tutaj, daję. Jak wcześniej, pierwszy kolor, co tu może być jeszcze ciekawego? Pójdźmy sobie taki zimniejszy kolorek, okej. Coś takiego, taki odświeżający i błękit. O, oh, fuck. Następny kolor i tutaj błękicik. Coś takiego. Czy on nie jest za ciemny? Trochę jest za ciemny. Niech go trochę ożywimy. No i siedzi już bardzo dobrze. No i powoduje to, że jestem zadowolony. I kiedy teraz to mam, łapię to wszystko i klikam sobie Ctrl-G. Oczywiście bez background. Kiedy to zrobiłem, mogę sobie to nazwać kształty baza. Teraz Ctrl-C, Ctrl-V i ten pierwszy plik nazwać kształty shadow. To będzie nasze tło. No i tu mamy ten pierwszy plik, mogę sobie nazwać background, aby to było bardziej czytelne. I kształty shadow, które mam tutaj i to jest na razie na samym dole. Klikam sobie dwa razy w te pole, na razie przesuwam i na rectangle, na naszej masce w soft edge wpisuję sobie 0,4. Dzięki temu powstanie mi rozmycie tutaj tła, jak widzicie, które znajduje się w tym miejscu. 0,4 może jest za mocne, 0,04 dokładnie. Zaznaczam Ctrl-C, klikam na kolejny rectangle i wklejam Ctrl-V. Na następny rectangle wklejam soft edge Ctrl-V. Następny soft edge Ctrl-V, następny Ctrl-V i następny Ctrl-V. Jest to jakby szybsze robienie niż wrzucanie, nie wiem, drop shadow i wybieranie koloru, który nas interesuje, tylko powstanie nam już taki shadow właśnie od razu z tego, co tutaj zrobiliśmy. Moglibyśmy sobie na to ściemnić, jeśli byśmy chcieli, no bo oczywiście ten background w tle, on będzie przezroczysty. A jeśli właśnie o nim jest mowa, to zaznaczam go Ctrl-C, wklejam sobie Ctrl-V, aby on był w tym miejscu. Dodaję sobie nowy merge po tej opcji, odznaczam to połączenie i zaznaczam to jako foreground, a nasz background ląduje tutaj jako prawdziwy background. Pierwszy background mogę już sobie rozwinąć, ustawić solid color, rozwinąć to i wybrać przezroczystość na maksa. Dzięki temu już tutaj naszego koloru nie będzie nam dodawał ten background, tylko mamy background, który znajduje się z tej strony. Odznaczę, mamy podgląd, teraz nic tutaj nie ma przez jakby braku kanału alfa, a nasz background, który znajduje się tutaj, jest dodany. Dla dowodu dam mocniejszy kolor, widzicie, o tutaj jest pod sobą.
No i jeśli mamy to, to jak mamy kształty, kształty shadow na samym początku, to możemy oczywiście ściemnić to trochę. Mogę sobie dać, co by tu było, color gain. Zobaczmy, jak sobie przerzucimy. Color gain, wybierzmy sobie nie saturację, tylko balance i brightness. Jak sobie ściągnę na dół, to widzę, że on mi się ściemnia, więc możemy sobie ściemnić za pomocą balance mid. W moim przykładzie zostawiam kolorów te nasze cienie, czyli może być tak jak na początku, albo ciemniejsze cienie, jeśli byśmy chcieli. W moim przypadku ja jednak tego nie chcę, tylko chcę wam właśnie pokazać tą możliwość customizacji, że ona w tym miejscu się znajduje. Kiedy to zrobiliśmy, ja lubię sobie zrobić teraz jakieś poruszanie się tych kształtów. W moim przypadku zrobię sobie teraz poruszanie za pomocą efektu Camera Shake, który dodam na ten node i spowoduje to, że wszystkie kształty, które są w tle, zaczynają się ruszać. Nie chcę, aby to trwało, było mocne, nie chcę, aby było żadne rotation, więc daję sobie na 0, overlay, strength, wybieram sobie dość małą, czyli 0,05 i tak samo speed 0,05. Dzięki temu ten ruch jest teraz mały, widzę, że kształty mi trochę wychodzą poza, no i aby tego nie było, dodaję sobie transform i tylko muszę sobie naprawdę delikatnie wyzoomować za pomocą efektu transform. Czyli nie robię tutaj jakichś wielkich zoomów, tylko nie wiem, 0,2 dodać do tego i to powinno przy tym ustawieniu shake'a wystarczyć. Oczywiście ten shake można by dodawać do każdego kształtu pojedynczo i te kształty osobno by się animowały w jakiś inny sposób. Gdybyśmy chcieli coś takiego oszukać, w moim przykładzie, bo już nie wydłużać tego materiału, dodajemy sobie za pomocą Camera Shake. Następnie do Merge musimy sobie teraz tworzyć nasze tło, więc dodaję sobie tak naprawdę nowy Merge, który będzie podpięty do tego i dodaję sobie nowy background, który będzie moim tekstem tak naprawdę. Do tego background daję sobie teraz opcję Rectangle, aby mi stworzyło to, co chcę. Width sobie powiększam na taką szerokość, jaką chcę mieć to właśnie szklane tło oraz wysokość też na taką, jak potrzebuję. Następnie corner radius, aby to tło było też, miało fajne tutaj krawędzie właśnie przycięte. No i teraz, jak mamy już to tło, które tutaj widzicie, że ono zostało dodane, to możemy sobie te rectangle, które tutaj mam, i ten merge i background usunąć, rectangle z naszą maską już zostawić, po prostu tło było fajne dla naszego podglądu na ten moment. Jednak ja teraz dodam do tego efekt, który nazywa się Gaussian Blur, a do Gaussian Blur podłączę naszą maskę. Dzięki temu efekt dzieje się tylko w tym miejscu, co zrobiliśmy. Jak Gaussian Blur powiększę, to zobaczycie, że nasze szkło już zaczyna tutaj się pojawiać i mamy nasze tło z Gaussian Blur dodany. I mamy fajny właśnie blur, który może mieć, nie wiem, 0,945, on by nie był taki też mocny. I mogę sobie teraz to, co mam tutaj, albo zduplikować, albo na ten rektangul dodać jeszcze raz maskę, tylko teraz elipsę, jak w tym momencie, i wybrać opcję subtract. Dzięki temu ona mi wytnie dziurę w tym Gaussian Blur. Teraz to wygląda jak mech, po co to zrobiłem, ale teraz ściągnę sobie szerokość na 0,25 i 0,25. Dzięki to jest tylko w środku, a następnie mogę sobie wybrać soft edge, aby wygładzić krawędzie. I teraz widzicie, co to zrobiło. Dla przykładu usunę na szybko. Mamy na środeczku no, po prostu placek, a dzięki temu mamy taką jakby przezroczystość dodaną na środeczku. Tą maskę też za pomocą level możemy sterować jej mocą. Czyli zero, takiej nie było, tak jest. I możemy stworzyć właśnie taki delikatny prześwit z tego szkła, co mamy. Dzięki temu to bardziej wygląda właśnie na szkło, a nie na tylko taką rozmazaną masę w naszym tle, co tutaj mamy. No i teraz muszę sobie stworzyć
jednak nasz merch, który był tutaj dodany, aby teraz do tego podłączyć sobie backgroundzik, który będzie backgroundzikiem. W moim przypadku będzie czyściutką bielą na ten moment. Zaraz to sobie edytuję i rektangul, który mam w tym miejscu, daję sobie Ctrl-C, Ctrl-V i podpinam go do naszego background. Dzięki temu on jest teraz w miejscu, gdzie jest nasz Gaussian Blur, czyli on jest jakby tutaj już dodany, tylko wybieram sobie alfę maksymalną w kolorze i idę sobie kolor na czerwień. Dzięki temu teraz nic nam tutaj się nie dało, ale jak tylko pójdę sobie bardziej kółkiem w kierunku białego, to widzicie, że nam rozjaśnia jakby pole pod tym. I ja chcę to użyć tylko do takiego delikatnego rozjaśnienia. Załóżmy coś takiego. Czyli mamy coś takiego w taki sposób. Tak było, tak jest teraz. Tak było, tak jest teraz. Czyli jakby wzmocniliśmy jasność trochę naszej właśnie takiej szklanej ramki i dostała taki, można powiedzieć, highlight w swoim miejscu, co wygląda naprawdę ciekawie. I teraz na finish tego efektu, jak już mamy, można powiedzieć, szklane tło przygotowane, ja jeszcze sobie to zaznaczam, kopiuję Ctrl-C, Ctrl-V i merge, przyciągając Shift, dodaję sobie na linię, podłączam do tego background, znowu mi to rozjaśniło, ale tego nie chcę teraz tutaj uzyskać. Mój rectangle, który mam w tym miejscu, kopiuję i wklejam Ctrl-V, tak aby mi się znowu podłączył do tego. Wybieram go jako opcję Subtract, dzięki temu teraz mi ta cała maska, jak to sobie rozjaśnię, albo po prostu dam sobie alfę większą. I jak teraz widzicie, nic mi się nie pojawiło. Jak dam merge, mam te tło, dam sobie subtract, cały efekt mi zniknął, a wystarczy, że teraz na ten rektangul u góry border width sobie zwiększę. Dzięki temu powstała mi teraz ramka wokół tego efektu, którą teraz oczywiście alfę muszę dać na maksa. I dzięki temu mam taką szklaną ramkę wokół już tej ramki, którą stworzyliśmy i jest jakby takie wysunięcie, można powiedzieć, do przodu i to takie właśnie szkło rozmazane, które jest tutaj, jest dość właśnie popularne między innymi właśnie w apkach czy na stronę www, jest tutaj dodane. Pozostaje nam teraz, nie wiem, dodać merch i zająć się naszym tekstem, czyli dajemy sobie tekst plus, łączymy w tym miejscu do merch. Tych merch oczywiście może być masa, ile chcecie. I dajemy sobie tekst DaVinci background, zaznaczam, daję sobie lewy paragraf, ubieram sobie foncik BW Glen Sans, na przykład w moim przypadku grubość niech będzie black, size trochę większy, spacing mniejszy, no i równam do tej krawędzi, jak było w podglądzie. Dla przykładu i do tego tekstu mogę dodać sobie jeszcze drop shadow, aby go trochę wyizolować, distance mniejszy i strength także tylko delikatny i dzięki temu nasz efekt z tłem jest gotowy, co jest fajne, że to całe możecie sobie teraz łapać i zapisać sobie jako makro, dzięki temu będziecie mogli sobie to tło przywołać, kiedy chcecie i edytować ustawienia, które sobie ustawicie, czyli na przykład kolor, tekst, można nawet bez tekstu i to będzie tylko wasze tło w pełni wygenerowane w DaVinci, które możecie sobie zawsze przywołać, jeśli nie chcecie tego renderować na zapas. Czyli jak to widzieliście, za pomocą kształtu stworzyliśmy sobie proste tło, które kończy się w tym miejscu. Następnie za pomocą triku maskowania samego efektu stworzyliśmy sobie efekt takiego szkła w zakładce Fusion w programie DaVinci Resolve. Jak macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. Ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i także nauczył Was czegoś nowego. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.